Krakowiak. Niebezpiecznie to wyglądało. Jest to ostatnie okrążenie. Zobaczymy, co sędzia Sasin powie o tym upadku w ostatnim łuku Norberta Krakowiaka. Ostatecznie jako pierwszy na linii mety zameldował się Mikkel Mikkelsen. Dużo działo się w tym wyścigu. On ostatecznie na pierwszej pozycji, Krzysztof Kasprzak drugi, trzeci, bo dojechał do mety Mateusz Cierniak. Zobaczymy, czy sędzia Sasin zaliczy tak rezultat tego biegu. No powiem ci, że kompletnie nie było widać po tym biegu, że wynik tego meczu jest dawno rozstrzygnięty. Znakomita walka i o trzy punkty pomiędzy Krzysztofem Kasprzakiem i Mikkelem Mikkelsenem i o jeden między Mateuszem Cierniakiem a Norbertem Krakowiakiem. Teraz podjechał Mateusz Cierniak do Norberta Krakowiaka i przybił piątkę. No tylko pytanie, czy przyczynił się do upadku grudziądzanina? Wiesz co, cieszy nas to, że Norbert Krakowiak względnie w dobrej formie, bo tam przechodził koło mocno. Doszło do kontaktu ewidentnie pomiędzy motocyklami Mateusza Cierniaka i Norberta Krakowiaka. No a podręcznik Speedwaya mówi, że trzeba wyprzedzać tak, żeby obyło się bez...